Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałam przedstawić Wam mojego męża Eryka. Cześć. I chcieliśmy Wam opowiedzieć naszą historię. Naszą historię, jak się poznaliśmy i ogólnie jak to się stało, że wzięliśmy ślub oraz że przeżyliśmy razem 20... ile lat? Dwa lata. No właśnie, więc zapraszamy na naszą historię. Okej, to jesteśmy gotowi do opowiadania naszej historii. Siedzimy sobie na sofie. Więc było to tak, że ja miałam, ile w sumie, 18 lat? Tak, 18 lat. I zostałam bahaitką w wieku 18 lat. I bardzo, bardzo chciałam znaleźć sobie towarzysza życia, który też będzie bahaitą, ponieważ bardzo chciałam służyć. Chciałam służyć Baha'u'llahowi, chciałam budować lepszy świat, chciałam poświęcić życie właśnie tej sprawie. Chciałam poświęcić życie temu, żeby służyć i żeby budować lepszy świat według planu, który przyniósł Baha'u'llah. I tak mi się wydawało, że będzie mi łatwiej to robić, jeżeli będę miała kogoś, kto będzie mnie wspierał, który też będzie miał taki sam cel w życiu. I taką samą właśnie misję, można powiedzieć. I kiedy byłam w Londynie, po szkole średniej pojechałam do Londynu na rok. I tam jest takie bardzo szczególne miejsce. Jest to grób Szogiego Efendi, strażnika wiary Bahai, na takim cmentarzu. I jest to taka kolumna, pokażę Wam właśnie może zdjęcie, może mi się uda włożyć. Kolumna z takim orłem złotym. Ja tam się na tym cmentarzu modliłam i modliłam się w tym szczególnym miejscu o to, aby Bóg mi pomógł znaleźć towarzysza życia, z którym bym mogła usłużyć. I właśnie to była właśnie taka moja modlitwa. Ale jeszcze nie powiedziałam o tym, boż nie. Nie, to może ja powiem. A ty powiedz. Bo my się spotkaliśmy. Spotkaliśmy się w Brnie. W Brnie. Tam akurat ja też miałam 18 lat, a ja byłem. Przygotowałem się do roku służby wiary, czyli było to tak, że podróżowałem podczas tego roku po Islandię i po Wyspach Owczych z takim zespołem, z taką grupą osób i pomagaliśmy po prostu wspólnotach. Robiliśmy różne spotkania dla wiary i tak dalej. A przed tym rokiem to spotkałem Ilkę w Brnie. Akurat na takim szkole letnim i no i dopiero później, rok później, jakby wracając z tego roku z Islandii, to spotkaliśmy się drugi raz. No właśnie, więc ja jeszcze nie powiedziałam o szkole letniej, tak jak już wspomniałam, że zostałam bahaitką w kwietniu i później pojechaliśmy z taką grupą przyjaciół bahaitów na szkołę letnią do Brna. I było tam około 400 osób, młodych osób z całego świata. Pojechałam tam z koleżankami, kolegami, niektórzy byli bahaitami, niektórzy nie byli. Wszyscy pojechaliśmy razem i tam poznawaliśmy bardzo, bardzo wiele osób, też młodych właśnie z całego świata. I była tam szkoła letnia i był też coś takiego, co się nazywało projekt, taki projekt, gdzie młodzież jechała na rok służby do różnych krajów. I tam poznałam bardzo wiele osób i także poznałam Eryka. Eryk mówił, że jedzie gdzieś do morza, do krajów bałtyckich. Właściwie to on nie wiedział, gdzie jedzie. I wymieniliśmy się adresem. On mi dał adres do Stanów. On mi dał adres do Stanów, ponieważ on nie wiedział,
gdzie jedzie, prawda? Nie wiedział, gdzie będzie, więc dał mi adres do swoich rodziców do Stanów. A ja mu dałam mój adres do Polski, tak? Mhm. Tak. No i też poznałam oprócz Eryka wiele innych osób bardzo fajnych. No ale też my trochę rozmawialiśmy, prawda? Wtedy wymieniliśmy adresy. Eryk śpiewał, grał na gitarze. No i to było takie pierwsze nasze spotkanie. I później on pojechał do, okazał się, Islandii na ten rok służby, a ja pojechałam do Anglii. I nie był to jakby rok służby, ale pojechałam z Bahaitką, z przyjaciółką, z taką Sylwią. I ja tam byłam też w różnych miejscach, w różnych wspólnotach, poznawałam Bahaitów, ale także mieszkałam u rodziny i opiekowałam się dziećmi. Okay. Co dalej? Nie, bo też przed tym, jakby przed Brniem, leciałam do Londynu i właśnie przez Londyn leciałam później do Brna i właśnie w Londynie to byłem na tym grobie strażnika wiary Szogiego Effendi i tam jest taka książka, gdzie można pisać jakieś wspomnienia czy swoje imię, nazwisko i tak właśnie robiłem przed Brniem, a właśnie Lila wspominała, że jak ona była w Londynie jakby przez ten rok, to też była na tym grobie. To też może zakończyć tą historię. Bo... Tak, tak. No i wtedy, jak już na początku wam opowiedziałam, byłam w Londynie, modliłam się na grobie strażnika Szogi Effendiego, aby Bóg zesłał mi towarzysza życia. I mi się bardzo podoba, ponieważ wierzę Bahai, to nazywa się wieczny towarzysz przez wszystkie światy Boga. Pięknie, prawda? Więc i później po tej mojej modlitwie poszłam do tego małego domku, tam był taki bardzo miły pan, on się zajmował właśnie tym grobem, tam sprzątał, to była jego służba, czy jego praca i tam był ten malutki domek i on chyba serwował herbatę, z tego co pamiętam. No i była tam taka księga gości, w tej księdze gości należało wpisać imię i nazwisko. Tam wpisałam swoje imię i nazwisko i patrzyłam na te wszystkie imiona i nazwiska, które tam w tej księdze były zapisane i kilka kartek do tyłu odwróciłam i tam patrzyłam, o Eryk Latli, to ja go znam, ja go poznałam w Brnie. I też widziałam kilka innych nazwisk osób, które też poznałam w Brnie, chyba dwa nazwiska, a jedno z tych nazwisk to był Eryk Latli. Więc bardzo się ucieszyłam, że zobaczyłam to nazwisko, ale nawet nie przypuszczałam i nie przeszło mi na myśl, że to właśnie to będzie ten mój towarzysz życia. Okej, co było dalej? No ja byłam w Londynie, a Eryk był w Islandii. Znaczy byłem najpierw na Wyspach Owczych przez 3 miesiące, później w Islandii przez 6-7 miesięcy. No i właśnie... Podczas tego pobytu w Islandii dostałem list od Lilki, wysłałaś mi list, który ona przesłała do rodziców i rodzice moje wysłali do mnie dalej. No bo właściwie czemu ja wysłałam ten list? Bo byłam w Londynie, no i tam bardzo wiele osób poznawałam, było też parę fajnych osób, które poznałam. Można powiedzieć, mogli być kandydatami do przyszłych towarzyszy życia, ale jakoś żadnym, nic takiego nie było, takiej iskierki, nie było takiego porozumienia duchowego, ani w ogóle jakoś tak nie wychodziło nic za bardzo. I potem raz pewnego dnia usłyszałam w radiu piosenkę, którą Eryk śpiewał w Brnie i grał na gitarze. I co to było? Hotel California. Hotel California zespołu The Eagles. No i usłyszałam tą piosenkę i sobie pomyślałam, wow, ten Eryk był taki fajny. Może napiszę do niego list. No i napisałam list, taką kartkę, czy list to był, pozdrowienia, coś takiego. Napisałam, że jestem w Londynie i poprosiłam właściwie na kopercie, napisałam do jego rodziców, żeby wysłali ten list do Eryka, gdziekolwiek by on nie był. No i tam były jakieś pozdrowienia, był mój numer telefonu i był mój adres w Londynie. I to wysłałam. No i ty to dostałeś. Dostałem ten list, później coś też odpisałem ciebie do Londynu. Coś mi odpisałeś, nie pamiętam co. Chyba, że będziesz przejeżdżał przez Londyn.
w drodze z Islandii do Stanów, że będzie przejeżdżał przez Londyn i że być może się spotkamy, coś takiego. Wymienialiśmy, chyba dałem adres, gdzie będę i teraz później ty wysłałaś do mnie chyba jeszcze, nie wiem, czy parę listów. Chyba jeszcze nie, chyba to był tylko jeden. Tylko jeden? Aha. No, tak wymieniliśmy. No i potem, potem był 22 kwietnia i to były moje urodziny bahaickie pierwsze. No i to było takie szczególne dla mnie, ponieważ rok wcześniej ja zostałam bahaitką i bardzo chciałam spotkać się z moimi przyjaciółmi bahaitami tam w Londynie, wyjść gdzieś, jakoś to uczcić, prawda? Ale rodzina, u której mieszkałam, poprosiła mnie, abym została w domu z dziećmi, bo oni gdzieś wychodzili, ci rodzice, i mieli jakieś ważne wyjście, ważne spotkanie i ja jakby musiałam zostać w domu z dziećmi, nie mogłam wyjść z bahajtami. I się tak zastanawiałam, bo te dzieci już spały, co mam zrobić, czy sobie mam gdzieś kąpiel, czy poczytać, no i zastanawiałam się, co będę robić, a tu nagle dzwoni telefon. I dzwoni Eryk. Tu Eryk. Jestem na lotnisku w Heathrow i nie mam gdzie iść, nie mam gdzie spać. Moi przyjaciele, którzy mieli po mnie wyjść, nie przyszli, nie ma ich w domu i ja nie mam się gdzie podziać. To było niesamowite. No. Jak to było? Przyjechałeś i przyjechałem po prostu... do Londynu, nie wiem, czy jakoś chyba już po prostu... Te osoby, które mieli do mnie, po mnie przyjechać, zapomnieli o mnie. Zapomnieli. I nie miałem innego, znaczy nie miałem, tylko dwa telefony do nich i do Lilki, bo Lilka dała mi telefon. Więc tak naprawdę nie miałem gdzie iść, więc ona na szczęście była w domu. Tak, no i ja stwierdziłam, tak szybko musiałam wymyślić, co mam zrobić. Nie wiedziałam, czy ci ludzie, u których mieszkałam, się zgodzą, żeby on tam spał, no ale powiedziałam mu, że przyjeżdżaj na metrem na stację tam Hammersmith, ja po ciebie przyjdę i zapytam te osoby, u których mieszkam, czy możesz tam się przespać. No i te osoby wróciły, Jonathan i Belinda wrócili i ja zapytałam, czy mój kolega może się tu przespać, bo on nie ma co ze sobą zrobić i oni się zgodzili. Ja poszłam, nie wiem, o 12 w nocy na tą stację metra Hammersmith, żeby Eryka odebrać. I co? Byłeś tam? Byłem tam z gitarą. Z gitarą chyba, był, z plecakiem. Tak, z plecakiem. Przyszliśmy do domu. No i Eryk został, prawie chyba dwie noce zostałeś. Nie wiem, czy jedno lub dwie noce został. No chyba dwie, bo ci ludzie gdzieś wyjechali w ogóle, o których miałeś mieszkać. I został chyba dwie noce, z tego co pamiętam. No i wtedy mieliśmy czas, żeby porozmawiać, pochodzić sobie trochę, pospacerować. Pozwiedzać. I ogólnie spędzić ze sobą, chyba spędziliśmy jakieś dwa dni, coś takiego razem, prawda? No i też ja się zajmowałam tymi dziećmi. Tam było dwóch takich małych chłopców i jedna malutka dziewczynka, taki dzidziuś właściwie. I też mogłam zaobserwować, jak Eryk zajmuje się dziećmi. To było bardzo fajne, bo z tego co ja pamiętam, to on zmienił pieluchę temu dzidziusiowi, więc ja byłam totalnym szoku. Bo mówił, że ma małą siostrę i on się nią zajmuje. I dla mnie to było niesamowite, że chłopak może po prostu zajmować się dzidziusiami i dziećmi. Więc tak w głowie sobie pomyślałam, że o, to był taki, byłby taki dobry ojciec, prawda? Okej, no dobrze, co było dalej? Ja musiałam wracać do Stanów, bo akurat miałam tylko parę dni w Londynie. W końcu wrócili ci, którzy mieli po mnie przyjechać i wróciłem do nich i byłem u nich. No i później leciałam do Stanów, a my pożegnaliśmy się, nie wiem czy... Nie pamiętam. Pożegnaliśmy się na stacji jakieś metra. No i nie mówiliśmy do siebie, że coś tam czujemy. Nie, po prostu nie było. Coś tam między nami iskrzało, ale... Iskrzyło. Natomiast nic nie do siebie mówiliśmy. No i tak
mówiliśmy, że będziemy pisać do siebie i tak właśnie tak. Tak to później zaczęło się, bo pisaliśmy się do siebie przez tak, no i poza jakiś czas przyszedł list. Nie wiem, tydzień później, czy po wyjeździe Eryka, przyszedł list i taki pokreślany. O, ja powinnam wam pokazać te listy. Wygrzebię je i może jak będziemy kończyć tą historię, to pokażę. Te listy były takie pokreślane. Jeden list. List ten pierwszy, jeden, tak. Pierwszy i tam pisało, ja coś czuję do ciebie, ale nie wiem, co to jest. No i ja też odpisałam, że ja też coś czuję, ale też nie wiem, co to jest. No i musimy pisać do siebie, żeby się poznać, zobaczyć może, co to jest, prawda? Więc pisaliśmy, wymieniliśmy bardzo wiele listów tam już w Anglii, prawda? Wiele listów. Lila zachowała, chyba no nie, ja też zachowałam wszystkie. Mamy listy. Wszystkie te listy, więc gdzieś musimy je wykupać. Je. To było fajne, prawda? Więc później w czerwcu ja zdecydowałam wracać do Polski i rozpocząć studia. Chciałam studiować iberystykę, filologię hiszpańską i stwierdziłam, że no wystarczy mi już bycia w Londynie. Tam sobie pobyłam, zobaczyłam, jak wygląda taka bardziej zaawansowana wspólnota Bahaitów, bo w Polsce jeszcze prawie nie było wspólnot. I stwierdziłam, że wracam, będę studiować w Krakowie filologię hiszpańską. A ty studiowałeś? Studiowałam już przez rok i właśnie w międzyczasie z mamą porozmawiałem o tym, znaczy w ogóle o Lilce, bo może to było po... Bo Lilka mnie zaprosiła do Polski. Nie wiem, czy to było z Londynu, ale już byłaś w Polsce. Znaczy, no ale to już nie wiem, bo ja potem wróciłam w czerwcu i zaczęłam studiować tą iberystykę od października. I dalej pisaliśmy listy. Tak, głównie. Aha, i ty tak, studiowałeś tak. Gdzie, powiedz? Ja studiowałam w Illinois. W Illinois, w Edwardsville. A Lilka w Krakowie, więc ja już zaczęłam studiować i ty też i wymienialiśmy listy dalej, pisaliśmy. Ale Lilka mnie, nie wiem kiedy, w którym miesiącu, ale mnie zaprosiłaś do Polski. Zaprosiłam, rok później. No i wtedy, albo nie wiem czy wcześniej, rozmawiałam z mamą o tym, że piszę do Lilki, znaczy w ogóle musiałam o tobie mówić, kim jesteś i ten. I miałam taki dylemat po tym liście, czy mam pojechać do Polski, czy nie, bo jednak to jest, teraz może wydaje się dosyć proste, bo teraz może takie loty są takie bardziej, wydaje się świat trochę mniejszy niż wtedy, więc taki lot do Polski i nawet nic nie wiedziałam o Polsce, nic nie wiedziałam o tym kraju, więc dla mnie taki wyjazd, taki przyjazd do Lilki, do Polski, był taki duży krok dla mnie, więc Lilka, rozmawiałam z mamą i mama właśnie mnie tak wspierała, bo ona podczas mojego roku służby też modliła się, żebym ja znalazł kogoś, bo ona właśnie, w ogóle moi rodzice są za tym, żeby właśnie wyjść za mąż, znaczy żeby się pobrać wcześniej w życiu niż później. Oni też pobrali się dosyć wcześniej w swoim życiu, więc ona jakby bardzo mnie zachęcała, żebym pojechał do Polski, zobaczyć, co to jest. Nawet jak to nie wyjdzie, to mogę podróżować, angażować się w jakichś akcjach, czy jakichś tam projektach bahaickich. No więc... No tak, a ja też pisaliśmy te listy. Bardzo dużo tych listów wymienialiśmy, to był czas listów, takich pisanych, długopisem albo piórem. Wiersze dostawałam też, tak, w ogóle Eryk pisał wiersze. I w końcu stwierdziłam, że no fajnie jakby przyjechał, no i powiedziałam mu, że przyjedź, to zobaczymy, co to jest, bo piszemy, prawda? I zaprosiłam go. I przyjechał, akurat przyjechał przed moimi egzaminami. Wiecie, jak to jest w Polsce, jak się studiuje na pierwszym roku. Są bardzo ciężkie egzaminy. Ja ich miałam 5 lub 6 w maju i musiałam naprawdę bardzo dużo się uczyć. I Eryk przyjechał
I jeszcze to było tak strasznie stresujące, bo to ja po prostu zapraszałam kogoś, kogo praktycznie no, znałam tylko z listów i widzieliśmy się no, 2 dni w Londynie i tam parę razy w Brnie i tylko pisaliśmy listy i ja zapraszałam kogoś i ten ktoś leci do mnie po prostu ze Stanów, płaci za bilet i ja nawet nie wiem, czy ten ktoś mi się będzie podobał i no i w ogóle to było strasznie stresujące, ale i wyszłam, nie było komórek wtedy i on przyleciał do Warszawy, a ja napisałam mu, no to przyleć do Warszawy i weź pociąg, ja po ciebie przyjdę na stację, na dworzec kolejowy w Krakowie. No i ja tam siedzę na tym dworcu, przyjeżdża jeden pociąg, myślałam, że w tym będzie, nie ma go. Przyjeżdża drugi pociąg, jego nie ma. Trzeci pociąg, jego nie ma. Ja już po prostu tam prawie umieram na tym dworcu, siedziałam tam tyle godzin i sobie tak myślałam, co ja powiem jego rodzicom, jak ja zadzwonię do nich i powiem mu, że ich syn zaginął, prawda? I wreszcie ostatni pociąg z Warszawy, ja już po prostu praktycznie tam siedziałam i już nie mogłam. I wychodzi gitara i wychodzi Eryk. O, na szczęście przyjechał. A ty miałeś przygody, prawda? Znaczy nie no. Jedyna rzecz, która mnie Lilka mówiła, żeby jest, była taka, żeby mnie, broń Boże, żeby nie brał taksówkę z lotniska do dworca akurat. Natomiast oczywiście tak zrobiłem, ponieważ jak wyszedłem z tego lotnictwa, przyszedł do mnie taksówkarz, brał gitarę, mówił, gdzie idziesz do miasta, ja tak trochę tak, trochę tak naiwnie, tak jadę, okej, i tak trochę mi było głupio później powiedzieć mu, że nie chcę z nim jechać, jakoś tak dziwnie tak wszystko się zdarzyło, natomiast pojechałem tą taksówką dookoła całej Warszawy, $20, co wtedy było naprawdę chyba dużo pieniędzy wtedy. Natomiast musiałem jechać do bankomatu, później do dworca, więc w sumie chyba tak w tej taksówce, taksówce siedziałam trochę, więc może nie aż tyle, żeby no, za $20. Natomiast akurat na ostatni pociąg chyba mi się udało wsiąść. No i jak przyjeżdżał ten pociąg, to widziałem, że Lilka tam stoi i czeka, tak. Chodzi i patrzy tu i tam. No więc to była nasz okres poznania się tak bardziej. Tak, to taki ciężki okres, bo on był maj, czerwiec, lipiec i wyjechałeś chyba w sierpniu. Przez 3 miesiące. Miesiące był i najpierw jak byłam w Krakowie, wynajmowałam pokój u takiej pani Marii. I pani Maria miała 3 pokoje, ona mieszkała w jednym, ja mieszkałam w drugim, a Erykowi wynajęłam 3 pokój. No i ja się praktycznie uczyłam do egzaminów i miałam taki zrobiony grafik, że tutaj ja się uczę, a tu mam przerwę, więc idziemy na spacer. Grafik był chyba napisany na kartce. Wypisany na kartce. Nie wiem, czy nie powiesiłaś na drzwiach swoich. Ja musiałam zdać te egzaminy. No zdałam je, może nie na 5 wszystkie, bo miałam tutaj, przeszkadzał mi trochę Eryk, ale zdałam te egzaminy i zostałam na studiach, ponieważ to wtedy było ciężko. A ja za ten czas chodziłem na spacery, czytałam książki, grałem na gitarze, no i poznałem jakby trochę życia w Polsce, co wtedy było inaczej niż teraz, no, naprawdę inaczej. Tak, wydawało tak. mi się, że jest strasznie zawsze to mi się chciało pić. To były lata 90. Bo nie mogłem pić z kranu, co było dla mnie bardzo dziwne. Ja nie miałam opracowany system, żeby kupić systematycznie wody, więc cały czas byłem spragniony piciem. Myśmy nie pili wody, piliśmy herbatę. Alina piła herbatkę gorącą. Gorącą, bo za gorąco. Była dla mnie taka nowość. No i chodziłem tu i tam. No i tak to minął cię tygodnie. Nie trzęś mi kamerą. Thank you.
wiesz. Dobra. Dobrze, bo ta historia robi się długa. Ale no nic, mi się wydaje, że możemy zrobić dwie części, ale to jeszcze może powiemy, czekaj, o tym, że potem, żeby tak zakończyć, po tym okresie, kiedy byliśmy w Krakowie, pojechaliśmy do Nowego Sącza, bo jestem w Nowym Sączu, jak ja zdałam egzaminy i tam byliśmy u moich rodziców, więc Eryk dostał mój pokój do spania, a ja dostałam salon. Poznała Eryk całą moją rodzinę, która się w nim absolutnie zakochała. Moi rodzice się w nim zakochali, siostra i brat też go polubili, moi dziadkowie, moje ciocie, mój wujek, wszyscy bardzo go polubili. I tak jak wcześniej może mieli takie pewne obawy co do wiary Bahai, bo co to nasza córka została jakąś bahaitką, co to w ogóle za dziwny ruch, niektórzy się może bali, że to jakaś sekta, a tutaj jest, przyprowadziła jakiegoś chłopaka. I ten chłopak jest z rodziny bahaickiej, bo rodzice Eryka są bahaitami. I tutaj jest naprawdę bardzo fajny i miły i go strasznie, strasznie, strasznie polubili. No więc byliśmy w Nowym Sączu. No i co? No właściwie no zostało nam trochę, to dużo nam już nie zostało. Możemy już dokończyć właściwie, prawda? Nie będziemy robić dwóch odcinków. No. Więc no, bo głównie tam byliśmy chyba w Sączu. Byliśmy w Sączu. I stamtąd do, no właśnie do dziadków Lilki. I tam różne wycieczki robiliśmy razem też. No i poznałam jakby rodzinę Lilki i wszystkie te jakby, jak to się mówi? Rodziny, po prostu życie domowe w Polsce, co jest inne niż w Stanach i inaczej niż w Islandii, więc to było dla mnie naprawdę bardzo interesujące. Poznałem też bahaitów w okolicy. Zaczął uczyć się polskiego, widzicie jak ładnie już mówi. Tak, zacząłem, bo właśnie rodzina Lilki, rodzice w ogóle nie mówili po angielsku, oprócz parę słów. Ja praktycznie nic po polsku, też parę słów, natomiast porozumiewaliśmy się poprzez po prostu naturalne gesty albo... Język serca. Ja pomagałam chyba dużo w domu. Tak, kroiłam naczynia, takie różne rzeczy. Sprzątam. Co dla mnie było oczywiste, znaczy chciałam ich podziękować za gościnność. No i... Jak nasz czas jakby on dobiegał do końca. Tak, no bo Eryk musiał wracać do Stanów, bo miał bilet wykupiony, no musiał wracać na studia, prawda? No i więc naprawdę spędziliśmy ze sobą taki dużo i taki intensywny czas. Tak, bo jak gdyby ani ja, ani Eryk wcześniej nie mieliśmy takich żadnych poważnych związków. Ja miałam głównie przyjaźnie, takie bardzo bliskie przyjaźnie, ale bardziej przyjaźnie. Ty może miałeś jakieś tam parę takich, ale nie jakichś takich bardzo poważnych związków. I właściwie no to teraz, bo nagle ja tu jestem z nim po prostu cały czas, cały dzień i mogliśmy się też pokłócić, mogliśmy się poznać swoje dobre strony, swoje gorsze strony, mogliśmy poznać swoje charaktery, które mamy trochę takie inne, prawda? Trochę inne mamy charaktery albo bardzo takie różniące się. I mogliśmy ogólnie tak no, pobyć ze sobą, tak naprawdę tak poznać się, prawda? I nie tylko, że na przykład idzie się gdzieś, umawia i tak naprawdę nie wie się, jaka ta osoba jest, bo się pokazuje z najlepszej strony. A tak to mogliśmy zobaczyć tak naprawdę, jacy jesteśmy, prawda? Przez te 3 miesiące. No właśnie, jak ten czas dobiegał końca, chyba 3 dni przed wyjazdem, tak naprawdę to... Mieliśmy chyba jakąś małą kłótnię, nie pamiętam. Tak, mieliśmy kilka takich małych. Ale akurat 3 dni przed naszym, rozstaniem. Mieliśmy taką kłótnię, nie wiem o czym w ogóle. Natomiast zacząłem tak poważnie tak myśleć, co znaczy nasz związek, co to jest i co to znaczy moje jakby. Czucia, czy to jest coś poważnego, czy to jest miłość, czy Lilka jest moją jakby przyszłą żoną i zacząłem tak po prostu myśleć o tym naszym czasie razem i o Lilce
i robiłem taką listę cech Lilki. Nie pamiętam, czy to było tylko kierowane do ciebie, czy taka lista ogólnie, co nas łączy i co nas nie łączy. Plusy i minusy naszego związku. Nie wiem, czy to było kierowane tylko do ciebie. Moje wady i zalety. I przez ten proces tak myślałem o tym, jak które z tych cech jest dla mnie ważne, których tych cech albo których naszych wspólnych jakby to, co nas łączy, co jest no to jakby barierem do naszego związku, że tak powiem. I zauważyłem po tym procesie, że to, co nas łączy, jest dużo więcej niż to, co nas dzieli, albo to, co nas może nas nie łączyć. No właśnie. I zdecydowałem, że Lilka, że powinienem podjąć jakąś decyzję, że przed wyjazdem decyzję, żebyśmy wiedzieli, należy na czym stoi. Rozstać się z takim zniewadowym znowu. No, a ja też już tak czułam, że to może być to, że to prawdopodobnie jest to. I jeszcze w Krakowie zadzwoniła do mnie moja mama, bo ona cały czas widziała, że mam przyjaciół. Ten jest kolegą, ten jest przyjacielem. Było ich bardzo wielu. A kiedy będzie ten właściwy, prawda? No i ja mówię, no nie wiem kiedy, prawda? I mama dzwoni i się pyta, to jest ten? A ja mówię, wiesz mama, chyba tak. Więc wydawało mi się, że to jest już to. I jeszcze ty nie powiedziałeś, że raz przyszedłeś i powiedziałeś, że chyba mnie kochasz. To było fajne. No tak. Chyba cię kocham. I love you. Tak, to było wcześniej. I love you. No to już powiedzieliśmy sobie chyba, że się kochamy. Jest coś takiego, to już było za nami. I później też Eryk, no to powiedz, co to było przed wyjazdem. Obudził mnie w środku nocy i zadał mi bardzo ważne pytanie. Mam powiedzieć jakie? Powiedział tak, obudził mnie, bo ja spałam w tym salonie, on tam wszedł, obudził mnie chyba o 3 nad ranem, upewnił się, że już się obudziłam i powiedział coś takiego po angielsku, I think I want to marry you, czyli wydaje mi się, że chcę cię poślubić, tak? Tak. No ja odpowiedziałam, że mnie się też tak wydaje. Ja też mu odpowiedziałam, że mnie się też wydaje, że ja też go chcę poślubić. Więc to był nasz plan. Mhm. Zostało nam tylko powiedzieć rodzicom Lilki, później moim. Mhm. Bo wie, że Bahai należy poprosić rodziców o zgodę na małżeństwo. To jest taki wyraz szacunku. I prosimy rodziców o zgodę. Tak. Więc poprzez Lilkę rozmawiałam z mamą i z tatą Lilki. Moi rodzice się zgodzili. Tylko też moja mama trochę się bała, ojejku, co to będzie, co powiedzą sąsiedzi, jak będziesz miała ślub bahaicki. A tata mówił, a się nie przejmuj, to jeszcze nie teraz, to wszystko zaplanujemy, więc tata był bardzo podchodził do tego tak racjonalnie. Ale oczywiście się zgodzili, bo Eryka bardzo, bardzo polubili. Tak, i później ja poleciałam do domu i też rozmawiałam z moimi rodzicami. Też się zgodzili oczywiście. No i później... Pojechałam do Warszawy Eryka odwieźć i tak strasznie płakaliśmy. Tak, płakaliśmy na lotnisku i Eryk poleciał, ale już w grudniu wrócił. Więc zastanawiam się, czy od tego powrotu to zrobimy już drugą część, prawda? Bo możemy właśnie powiedzieć wam, co wydarzyło. No, oczywiście w międzyczasie żeśmy sobie pisali znowu listy i strasznie tęskniliśmy, także Eryk tylko zrobił semestr na studiach i zaraz w grudniu już tutaj wrócił do Polski, więc może w drugiej części opowiemy wam od tego grudnia, jak właśnie on przyleciał, jak planowaliśmy nasz ślub, opowiemy wam o naszym ślubie, który miał miejsce w Wiedniu, w Austrii, był to bahaicki ślub. I też opowiemy wam może jeszcze jakieś inne
rzeczy ciekawe, no to wydaje mi się, że będzie na tyle dziś, tak? Dobrze, dobrze. Tyle? No to dobra, no to pa, pa! Pa, pa. Hej.